przyjemność brać udział w tym takim projekcie, można by nazwać chrześcijanie w XXI wieku, wyzwania i problemy. W tych ulotkach, które są z tyłu, można też je wziąć, tu są wszystkie tematy po kolei, o jakich będziemy mówić. Między innymi będą tam się przewijać też takie tematy zdrowotne. Dzisiaj ja zacznę ten temat, taki jakby czymś w rodzaju wprowadzenia, ale też dotkniemy sobie takich tematów, które są bardzo ciekawe, wydaje mi się, i czasami pomocne dla nas w takim codziennym życiu. Czy macie Państwo czasem takie wrażenie, że próbujecie walczyć o zdrowie, próbujecie różne rzeczy wprowadzać i one nie działają? Macie takie uczucie? Ja ostatnio rozmawiałam z koleżanką, która, no ona akurat ma problem troszkę z wagą i powiedziała, że kiedyś była szczupła i w pewnym momencie zaczęła nabierać troszkę ciała. I dopóki tego ciała nie było tak dużo, po prostu troszkę się zwiększały te ubrania, no to tak po prostu bywa, raz się nabiera, raz się traci. Aż przyszedł moment, kiedy nabrała na tyle dużo, że stwierdziła, że nie, to już nie może tak być, bo widać, że ta tendencja jest tylko zwyżkowa. Już to nie jest ta fluktuacja, jak była do tej pory, że było lepiej i gorzej. Teraz jest tylko coraz gorzej. I to trzeba coś z tym zrobić. Stwierdziła, że w takim razie zacznie ćwiczyć. Ona ćwiczyła i nic to nie dało. Dalej ta tendencja była zwyżkowa. Myślała, zmieni sobie troszkę jedzenie. Zmieniła sobie troszkę jedzenie i nadal ta tendencja była ciągle zwyżkowa. No ale co, coś nie tak. Przecież ćwiczę, więcej kalorii się zużywa, powinno to działać. Nie działało. Zmieniła troszkę dietę, powinno działać, to troszkę mniej kalorii je. Nie działało. Doszła do wniosku w pewnym momencie, że trzeba podjąć naprawdę radykalne kroki. Więc dieta warzywno-owocowa, taka oczyszczająca. Wtedy wszystko mi się oczyści, wszystko wróci do normy, wszystko będzie w porządku. Powiem szczerze, nie wiem, jak długo była na tej diecie warzywno-owocowej. Skutek był taki, że straciła 20 kg. Fajnie? Sporo 20 kg tak sobie zrzucić, prawda? Tak, co po niektórzy by nie chcieli rzucić nawet pół kilograma, wręcz przeciwnie, jeśli by zgrubnąć, to też bywa problem, jeżeli ktoś jest zbyt szczupły. No ale ona się ucieszyła. To super, to teraz wreszcie wszystko wróciło do normy. I za chwilę okazało się, że znowu ta waga zaczyna przybywać tej wagi. Dzień dobry. I zaczyna wzrastać. I znowu zaczyna się zaokrąglać. I wtedy mówi, nie, to jest coś nie tak, to powinno się unormować, a znowu to nie działa. Znowu wracamy do punktu wyjścia, tego fatalnego. Więc trzeba inaczej podejść do tematu. I dzisiaj właśnie zajmiemy się tym, jak można podejść inaczej do tematu. Jak można znaleźć wyjście z tej sytuacji takiej patowej. Kiedy cokolwiek człowiek nie przed się weźmie, tak? To tych skutków nie ma takich, jakich byśmy chcieli. Ciągle jest tylko gorzej. Trochę wolniej gorzej, trochę szybciej gorzej, ale ciągle jest gorzej. Co można zrobić, żeby przełamać ten taki zły ciąg? Żeby te tendencje zmienić, żeby to odciąć i żeby była jakby nowa rzeczywistość. Czy to w ogóle jest możliwe? Czy jest coś takiego możliwe? Z doświadczenia najczęściej wynika, że tak niekoniecznie, prawda? Czasami mówimy, że to jest przez geny. Mamy już takie geny. Nawet sobie weźmiemy Pismo Święte jako chrześcijanie, sięgamy do Pisma Świętego i szukamy różnych mądrości i doczytamy się na przykład, bo tu jest taki werset, że Pan jest nierychły do gniewu, owszem, bardzo łaskawy, przebacza winy, występek, ale nie pozostawia bez kary. Za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i czwartego pokolenia. No genetyka jak nic, nie? Jak tata zarozrabiał, to syn na pewno będzie tego ponosił konsekwencje. Zgadza się? Pytanie, że w innym miejscu pisma jest powiedziane, że niekoniecznie dzieci muszą być karane za wady, winy ojców. Tak, pani jest bardzo delikatna. W innym miejscu jest ewidentnie. Nigdy nie poniesie syn kary za winy ojca, prawda? Nie poniesie. W księdze Ezechiela zapisane, nie będzie ponosił kary. Ale jak nam się życie nie zgadza z teorią, no to zaczynamy inaczej interpretować teorię, tak? To wtedy patrzymy, a może to właśnie czasami jednak tak jest, nie? Może to oczywiście tak jest. Ja bym chciała Państwa uwagę zwrócić na jedną rzecz tutaj, właśnie w tym wersecie. Że Pan jest nierychły do gniewu, bardzo łaskawy, nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i czwartego pokolenia. Nie karze, nawiedza. Różnica jest ogromna. Dlatego, że nawiedza, kiedy my nawiedzimy kogoś, to co my z nim robimy? Lejemy go po łbie pałką, bo jest narozrabiał, czy co my mu robimy?
Jakie macie Państwo skojarzenie? Jeżeli jeden człowiek nawiedzi drugiego, to co mu się stanie? To co zrobił? Przyszedł do niego. Mieli jakąś społeczność, prawda? Spotkali się, pobyli ze sobą jakoś razem. Może mógł przyjść z tą pałką, prawda, i trochę narozrabiać, ale mógł przyjść równie dobrze z kwiatkami, nieprawda? Albo z koszem jabłek, albo z sokiem, albo z nie wiem z czym, z wiadrem wody, z dębu, albo cokolwiek. Generalnie spotkali się, pobyli ze sobą. I to jest przepiękny werset, bo to jest werset mówiący o tym, jak Pan Bóg jest dobry i łaskawy. Jeżeli ojciec narozrabia i namiesza coś tam w genach, coś tam się zmieni, to Pan Bóg przez 3-4 pokolenia naprawia to. Przychodzi do dzieci i to naprawia. Bo Pan Bóg jest nierychły do gniewu i bardzo łaskawy. To jest klucz do zrozumienia tego wersetu. Piękna rzeczywistość? Obiecująca, dająca nadzieję? Jestem akurat z rodziny, gdzie moja babcia była cukrzykiem pierwszego typu, mój tata jest cukrzykiem pierwszego typu. I całe życie żyłam w strachu, że za chwilę mnie też cukrzyca dopadnie. No bo to ta kara, ta babcia coś naraz zrobiła, może prababcia wtedy, to nikt nie wiedział o cukrzycy pierwszego typu, albo jeszcze wcześniej, może oni też tak byli. Naraz zrabiali i teraz mnie się dostanie. Ale Pan Bóg mówi o czymś zupełnie innym. Pan Bóg mówi, ja te dzieci będę tak szczególnie się nimi troszczył, będę im dawał szczególne prowadzenie, żeby im oszczędzić tych skutków, na ile to możliwe. To nie jest tylko biblijna prawda, dlatego że lekarze dochodzą teraz, to są ostatnie lata, dokładnie do tego samego wniosku. Po lewej stronie to jest dr Orwin Ornisz, po prawej, w środku jest redaktor, po prawej jest Deepak Chopra. Tego człowieka nie znałam wcześniej. Taka dyskusja miała miejsce w telewizji edukacyjnej. Wtedy, jeżeli ktoś z Państwa oglądał, akurat tutaj jest tematyka medyczna, dyskutowali sobie właśnie na temat możliwości uzdrowienia. Ten pan po prawej stronie był zdania, że przez cudowne, jakieś niezwykłe stosowane praktyki można to osiągnąć, a Ornisz powiedział, nie. Możemy po prostu zmienić styl życia na taki, w zasadzie zdefiniował go i gdyby tak popatrzeć na Pismo Święte, to jest prawie, że dokładnie z Pisma Świętego wzięty styl życia. I ten styl życia spowoduje takie zmiany w genach, że będziemy zdrowieć. Są zmiany w genach. Żeby nie być gołosłownym, Dean Ornisz między innymi zajmował się badaniem chorób na raka prostaty. Zmieniał właśnie im styl życia. Ci, którzy się podjęli tej zmiany, mieli robione badania, wszyscy jego pacjenci. I ci ludzie, którzy podjęli się tej zmiany, w ich organizmie po kuracji okazało się, że 500 genów zaczęło inaczej funkcjonować. Rozumiecie Państwo, co się stało? Przez styl życia wpłynęli nas na funkcjonowanie genów w taki sposób, że cofał się u nich rak prostaty. A my mówimy, że mamy nowotwór zapisany w genach. Ta aktorka, taka, jak to powiedzieć, symbol seksu, Angelina Jolie, odjęła sobie piersi, prawda? Ponieważ miała w genach akurat geny odpowiedzialne za raka piersi. Do jakich czynów człowiek jest zdolny, żeby się uchronić przed chorobą? Ale lekarstwo na tą chorobę jest troszkę inne. Nie trzeba sobie ucinać różnych narządów. Lepiej zmienić styl życia. Oczywiście jako aktorka byłoby jej bardzo trudno żyć tym zdrowym stylem życia. Jest praktycznie niemożliwe. No ale w tym momencie ona dokonała takiego wyboru, a nie innego. Na świecie jest wiele osób, które żyje takim właściwym stylem życia. To są takie tak zwane niebieskie strefy, ośrodki długowieczności. Na przykład w Ameryce Południowej, w Ekwadorze, Wielka Banga, w Japonii, na Okinawie, w Sardynii. Tam są ludzie, którzy dożywają 100 i więcej lat. Ale bardzo istotna informacja jest taka, że oni dożywają 100 i więcej lat w dobrej kondycji, w dobrym zdrowiu. Tam rzadko kto nosi okulary, rzadko kto ma problemy ze zdrowiem, nawet mając 100 lat. Ci ludzie mają swoje zęby w większości, jakieś tam oczywiście pojedyncze wypadki się zdarzają, że coś tam się straciło, ale mają swoje zęby, mają bardzo dobry słuch, chodzą dalej na bardzo długie wycieczki, czasami chodzą bardzo wysoko w góry, są sprawni fizycznie, mając 100-120 lat, stulatkowie tam kładą na rękę 40-latków na przykład, bo niestety ich dzieci już nie szły tą drogą teraz. A wnukowie poszły drogą tą taką diety tego stylu życia zachodniego. I wśród wnuków już są osoby, które mają 40 lat i są bardziej chore od swoich 100-letnich pradziadków. W Polsce mężczyźni dożywają średnio 73 lat, kobiety 81. W Islandii mężczyźni 81, w Japonii, we Włoszech, w Szwajcarii 80, a kobiety w Japonii trochę więcej, 87, tam 85, 84. To jest nasza średnia europejska. Gdzie nam do 120 lat?
prawda? To jest jak przepaść. A żeby było śmieszniej, w Stanach Zjednoczonych wygląda to gorzej, jeśli chodzi o mężczyzn. Średnia przeżycia jest niższa. A my patrzymy na amerykański styl życia i sobie myślimy, jak im jest dobrze. Oni mają, są bogaci, oni mają swoje własne ogródki, te pięknie przystrzyżone trawniczki, prawda? Są w takiej przyjaźni ze sobą, te wszystkie takie społeczeństwa, te małe miasteczek amerykańskie, są tak sympatycznie, miło się ogląda te seriale, tak? A popatrzcie państwo, jaka tam jest rozpacz. I tam, żeby było śmieszniej, kobiety żyją może troszkę lepiej niż w Polsce, ale tam kobiety żyją coraz krócej. O ile w Polsce powoli jest ta tendencja zwyżkowa, ze względu oczywiście na odkrycia medyczne, o tyle w Stanach Zjednoczonych kobiety z roku na rok żyją coraz krócej. I to jest zadziwiające. Ale my niedługo będziemy mieli tą samą tendencję, ponieważ nasze dzieci w tej chwili są żywione w sposób nie najlepszy. Profesor Janusz Książyk jest lekarzem pediatrą, pracuje w Instytucie Pomocy Centrum Zdrowia Dziecka. I on, przyglądając się dzieciom, które przychodzą tam na badania, też to okresowe, nie tylko chorym, powiedział coś takiego, że tradycyjna dieta dziecka dzisiaj jest zabójcza w tym pełnym swoim wymiarze. Te dzieci, które teraz wzrastają na tej takiej zwykłej diecie, jeżeli tam rodzice nie mają na przykład no nie wiem, skrzywienia na temat zdrowego stylu życia. No normalnie jest, no tak jak wszystkie dzieci. To mają szansę, że niestety praktycznie nie ma mowy, żeby mogli dożyć 100 lat. Nie ma takiej opcji. Jeżeli nawet dożyją, bo będzie tak podtrzymywane życie i tak dalej, to będą to osoby bardzo chore. Podstawowa rzecz, jaką ściągnęliśmy ze Stanów Zjednoczonych, to drodzy państwo, wiosenne grillowanie. Teraz jest to dopiero styczeń, więc nikt sobie nie grilluje. Ale niedługo to się wszystko zacznie. Zauważyliście państwo w sklepach, żeby jak bardzo wzrasta ilość sprzedawanych akcesoriów do grilla? Tak 10 lat temu. Były jakieś, nie wiem, grille przenośne w sklepach? Proszę? Sam nie robili. Sam sobie człowiek robił, prawda? A teraz w każdym markecie, w każdym sklepie, gdy przychodzi sezon, nie tylko są te grille, jest węgiel drzewny, są przeróżnego rodzaju śliczne, oczywiście te narzędzia takie do obracania tych wszystkich mięsi, tam prawda, specjalne przyrządy, do rybek inne, do kiełbasek inne, do steków inne, do kukurydzy inne, tak? do szaszłyczków inne. To jest cała już wyspecjalizowana dziedzina tak naprawdę przemysłu. Ale 1 kg grillowanego mięsa funkcjonuje w naszym organizmie tak samo jak 600 wypalonych papierosów. To trudno zjeść kilogram grillowanego mięsa? Nie wiem, ja nie jem mięsa. Wy mi państwo powiedzcie. Trudno zjeść kilogram grillowanego mięsa? Na jeden raz być może trudno. Na ile byście państwo zjedli kilogram mięsa? Ja wiem, 15, 20 dekor. 15-20 deko, czyli powiedzmy, jeżeli codziennie, no powiedzmy, co drugi dzień ktoś sobie robi grilla. Dwa tygodnie i jest, i wypalił 600 papierosów, tak? 600 papierosów? Co się dzieje w organizmie? Dlatego, jeżeli państwo chcecie sobie zjadać tego grilla już koniecznie, takiego czy innego, to szczególnie chodzi o tłuszcz, który jest poddawany tej wysokiej temperaturze, to drodzy państwo, chcę wam powiedzieć o jednej ciekawej rzeczy. Badanie wykonane na studentach, które bardzo lubię to badanie. Moje dzieci niedawno były oboje studentami, teraz tylko jedno jest i wiem, że to jest prawda, że studenci zrobią wszystko, żeby dostać jedzenie za darmo, więc łatwo na nich stosować takie, przeprowadzać takie badania. Oni się na wszystko zgodzą i są zawsze głodni, szczególnie męscy studenci. Więc tutaj studenci dostali do zjedzenia grillowane mięso, to jest akurat kanapka grillowana i tutaj pierwsza grupa to było badanie moczu osób, które nie zjadły tego mięsa. Druga grupa to były osoby, które zjadły taką grillowaną kanapkę. I trzecia grupa to były osoby, które zjadły dokładnie taką samą grillowaną kanapkę, plus dostały taką porządną miskę surówki z czerwonej kapusty. Dlaczego badano mocz? Dlatego, że w moczu są te wszystkie związki chemiczne, które powstają po dezaktywowaniu związków chemicznych, które powodują nowotwory. One muszą być metabolizowane i właśnie te metabolity są usuwane z moczu. Więc im więcej tych metabolitów jest w moczu, tym więcej w organizmie powstało tych środków związków rakotwórczych, czy było związków rakotwórczych. Więc widać, że te osoby, które zjadły mięso,
grillowane, miały dużą ilość, naprawdę dużą ilość tych związków rakotwórczych. A te, które zjadły to mięso razem z surówką z czerwonej kapusty, miały znacznie mniej. Więc jeżeli Państwo chcecie zjeść tą grillowane mięsko, kiełbaskę jakąś, nie wiem co, rybkę, cokolwiek takiego mięsnego, to dołóżcie do tego potężną miseczkę surówki z kapusty. No to dosyć ograniczy produkcję tych szkodliwych związków, dlatego że czerwona kapustka ogranicza tutaj te przemiany w czasie metabolizmu, przemiany związków tego benzopironu między innymi do tych związków bardzo silnie kancerogennych. No, o tym może kiedy idzie tak więcej powiemy. Jeżeli Państwo już lubią takie mięsne rzeczy i chcecie już to czasami jeść, to zadbajcie o to, żeby poza tym grillem było w Waszej diecie niewiele białka. Już w samym tym mięsie grillowanym jest białko. Jeżeli będzie mniej białka, wtedy aktywność enzymów tej pierwszej fazy, która jest zaraz na samym początku, jest znacznie niższa i powstaje mniej tych szkodliwych związków nowotworowych w organizmie. Im więcej białka, tym więcej ognisk nowotworowych. Mniej białka, mniej ognisk nowotworowych, nawet wtedy, jeżeli znacznie więcej substancji powodujących nowotwory dostaje się do organizmu. Aflatoksyna, tutaj na dole ten pierwszy taki prostokącik, który Państwo tutaj widzą, pokazuje stopień wzrostu nowotworów u zwierzątek, które miały w diecie mało białka, ale zostały wystawione na dużą dawkę aflatoksyny. To jest jeden z najsilniejszych w sumie kancerogenów, z jakimi się człowiek spotyka i zwierzęta również. I taki był wzrost tych ognisk nowotworowych. A jeżeli nawet miały mało tej aflatoksyny, tego silnego, toksycznego związku, a dużo białka, to ognisk nowotworowych powstało znacznie więcej. Lekarze, jak słuchałam ostatnio takie wypowiedzi doktora Campbella, który się zajmował między innymi tymi badaniami, zastanawiał się, dlaczego tak jest. Dlaczego to białko ma tak stymulujące działanie na ogniska nowotworowe? Sprawdzał różne rodzaje białka. To jest badanie dotyczące białka mleka, czyli kazeiny. Sprawdzał, czy inne białka działają podobnie. Okazało się, że białka ani pszenicy, ani soi nie działa w ten sposób. Bo to badał. Badał białko mięsa, mleka, soi i pszenicy. Soja i pszenica tak nie działały. Działało tak mięso i mleko. I z jego badań wynikało, że jest tak najprawdopodobniej dlatego, że to białko mięsa i mleka ma w swoim składzie aminokwasy, których jest bardzo mało w białku roślinnym. I stąd ten wzrost ognisk nowotworowych jest silniejszy, gdy jest to białko tak zwane kompletne. Znacznie silniejsze, aniżeli wtedy, kiedy to białko jest mniej kompletne, czyli nasz organizm tak de facto mniej tego białka przyswaja. Bo on przyswaja tyle, ile tam jest tych tak zwanych aminokwasów ograniczających, jeżeli Państwu to cokolwiek to mówi, jeżeli nie, to kiedy indziej o tym porozmawiamy. To tylko tak informacyjnie, wstępnie. Nie tylko teraz lekarze do tego dochodzą, ponieważ już w drugim połowie XIX wieku doktor Harvey Kellogg odkrył dokładnie to samo. Czyli on był chirurgiem i spatrzył na poprawianie się lub pogarszanie się zdrowia swoich pacjentów i jeżeli kogokolwiek przygotowywał do operacji, to zawsze przed operacją, przez pewien okres czasu prowadził swoich pacjentów na diecie niskobiałkowej, diecie de facto roślinnej. Potem byli poddawani operacji i w czasie rekonwalescencji nadal była ta dieta roślinna niskobiałkowa. Lekarze z niego, koledzy się śmiali, powiedzieli, słuchaj, jeżeli to jest mało białka, to ci padną twoi pacjenci, bo organizm, żeby się regenerować, potrzebuje białka. Tak? Tak się mówi. Okazuje się, że jego pacjenci mieli znacznie wyższą przeżywalność, aniżeli pacjenci tych osób, które były na diecie tradycyjnej. Z jego badań wynikało, że niskobiałkowa dieta oznacza odporność, większą odporność na choroby, dłuższe życie i większa fizyczna i psychiczna odporność. Ci ludzie, którzy żyją tam tak długo w tych błękitnych strefach, oni właśnie mają dietę dosyć niskobiałkową. Oni jedzą mięso raz w tygodniu najczęściej, ale to już jest bardzo często. Najczęściej to jest raz w miesiącu. Nabiał tam jest spożywany różnie, w niektórych strefach więcej, w niektórych mniej, ale mięso spożywane bardzo rzadko, natomiast opierają się na produktach roślinnych na co dzień. Inne badanie to akurat jest doktora Johna Dugala. On się zajmował kobietami, ich zdrowiem, jeśli chodzi o nowotwory piersi. I też zauważył, że dieta, która jest głównie zwierzęca u kobiet, powoduje
wyższy poziom estrogenów przez całe życie kobiety, szybsze wejście w okres płodności i późniejsze zakończenie tego okresu płodności, czyli to jest ta górna część pokazuje, jak długo kobieta jest wystawiona na wysoki poziom estrogenu. A główny nowotwór piersi to jest właśnie hormonorze zależny, estrogenozależny. Im więcej się jest wystawionym na działanie estrogenów, tym jest większe prawdopodobieństwo, że ta choroba się rozwinie. Przy diecie roślinnej jest to znacznie łagodniej, ponieważ w ogóle hormonów estrogenowych jest mniej, jest krótszy ten okres prokreacji, co wcale nie oznacza niższej płodności. To jest ciekawe, że płodność u kobiet na diecie roślinnej jest wyższa. Osoby na tej diecie roślinnej rzadziej chorują na nowotwory, również z tego powodu, że wiele roślin ma działanie antynowotworowe. Na różnych etapach rozwijania się tego nowotworu, jeśli chodzi o ten u góry, to jest potencjał kancerogenny, czyli redukuje szkodliwość związków, które są już w samych potrawach. Jeżeli dodajemy właśnie kapustowate, czyli ta czerwona kapusta, to już prawdę widzieliśmy. Mięso jest mniej szkodliwe, jeżeli zjemy dużo czerwonej kapuchy do tego. Czosnek, cebula, winogrona, owoce miękkie, czyli te wszystkie porzeczki, buróweczki, jabłki, truskawki, poziomki, cytrusy. Drugi ten poziom to jest hamowanie wzrostu komórek guzów. Tutaj wszystkie te rośliny hamują wzrost, czyli znacznie wolniej się rozrasta ewentualny nowotwór. I tu jest zielona herbata, kurkuma. Państwo stosujecie kurkuma? Jest, ma taki specyficzny zapach, specyficzny smak dalej, jeżeli jest w większych ilościach. Za dużo pewnie. Za dużo. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do tej przyprawy, prawda? My bardziej majeranek. Na wschodzie tego się używa bardzo dużo. Mi się zawsze podoba, jak lubią nas programy kulinarne i jak oglądałam program prowadzony przez jedną mistrzynię kuchni właśnie ze wschodu i ona wyciągnęła takie swoje pudełko z przyprawami, proszę Państwa. To było piękne, to było takie srebrne pudełko, no na wschodzie to lubią takie błyszczące rzeczy. Było takie srebrne, metalowe pudełko i tam było chyba 8 puszek w środku i każda miała inną przyprawę w sobie. Ale jakie tam były kolory? Żółte, takie intensywne żółte, pomarańczowe, czerwone, zielone. Ta brązo to było tak kolorystycznie, pięknie dobrane, powiedziałam, ja chcę takie samo. I sobie takie ściągnęłam tam z jakichś czekoladek, takie, które kiedyś tam miałam. Trochę już zniszczona puszka, ale to nic. Ja sobie zrobię podobno. Wzięłam takie metalowe, małe pojemniczki, włożyłam, wsypałam moje przyprawy i patrzę. A to wiecie Państwo, wyobraźcie sobie teraz. Tu jest majeranek, tu jest tymianek, tak, tu jest czomber, tu jest oregano. Jak to wyglądało? Wiecie, jak wyglądają te przyprawy? Burę szary, brązy, zielone i nic więcej. A tamte kolory. Oni kurkumy używają bardzo dużo. I pomimo tego, że ich dieta naprawdę nie jest dobra, to oni rzadko chorują na nowotwory. W stosunku do nas. Bo używają dużo tych właśnie silnych antykancerogennych i przypraw, i związków. Soja, kapustowate, tam też lubią tego rodzaju, kalafiory wszelkiego rodzaju. Pomidory, tłuszcze omega-3. Gdzie możemy je spotkać? Omega-3 tłuszcze? Siemię, proszę? Siemię lniane. W czym jeszcze siemię omega-3 kwasy? W słoneczniku jest, ale mało. No my sobie do tego dojdziemy w takim razie. No tutaj wpływ na obumieranie guza, to nawet potrafią te związki z roślin spowodować, że jeżeli mamy jakieś, pojawiają się jakieś guzy w naszym organizmie, czy jakieś zalążki guzu, a pojawiają się, proszę Państwa, się pojawiają non-stop. Jeżeli myślicie, że w waszym organizmie nigdy nie było żadnego guza, bo nie macie raka, to jest nieprawda. One się pojawiają na stopie, jakieś takie małe ogniska nowotworowe, ale organizm sobie z nim radzi. My jesteśmy fantastycznie skonstruowani. Potrafimy sobie z nimi radzić. Jeżeli w naszej diecie jest dużo kurkumy, soi, kapustowatych, czosnku, cebuli i tych owoców miękkich, to dodatkowo sobie pomagamy jeszcze dietą, że będziemy tym szybciej się pozbywać tych drobnych takich powstających ognisk. Więc to nie musi być problem. I tam jeszcze na innych poziomach. Tu jest przykład różnych innych warzyw, które jak silnie działają. No bo wiadomo, że działają wszystkie w takim razie, na różnych poziomach, ale tu są te, które działają najsilniej. Im niższy słupek, tym silniej działają, bo jest mniejszy wzrost guza. No najsilniej tutaj działają, widać, buraczki, prawda? Nasze zwykłe, zwyczajne buraczki. Kapusta bezgłowa, no te wszystkie jarmuże takie, kapusta pak choi, czerwona kapusta, tu jest też w tej takiej czołówce, czosnek, na czosnku nie możemy mieć na kilogramy, prawda? Więc nie możemy sobie czosnkiem zapiąć całej diety. Ale jak połączymy czosnek z buraczkami, no to już jest coś. A jak dołożymy do tego jeszcze na przykład czerwoną kapustę, jako taką surówkę, no to już mamy rewelacyjną bombę antynowotworową. Żadne tam chemiczne naświetlania i tak dalej nie zrobią tego, co jedzenie. To są przykłady kapusty bezgłowej.
Jeżeli nam nie smakuje tak, możemy pod postacią zielonego koktajlu sobie zjeść takie liście. Nie wiem, czy Państwo robią te zielone koktajle? Taką furorę wszędzie robią. Ja byłam ostatnio w Bielsku, szukałam czegoś do zjedzenia i poszłam do salad baru i patrzę, a tam są zielone koktajle. I pani mi zrobiła koktajl z jabłka, kiwi, szpinaku. Przepyszna rzecz, na moich oczach zrobiła w blenderze coś pięknego. Kiedyś to było nie do pomyślenia. Jeszcze mogłam sobie wybrać zielony jęczmień, nie mogłam sobie wybrać. No, ale to jest z proszku, to nie chciałam. Niech się narobi trochę ten blender, w końcu za coś płacę. Można zrobić taki zielony koktajl. Jeżeli Państwo nie robią, to polecam z całego serca. Są teraz zielone różnego rodzaju liście, nawet umyte. Jarmuże, szpinak, sałata, rukola, roszponka, one wszędzie są. Jeżeli do takiej garści zieleniny dołożymy na przykład całe jabłko, trochę soku z cytryny, to jest bardzo dobry koktajl, zielona pietruszka. Mamy duże w tym momencie zawartość, dużo antyoksydantów, a jest pod postacią bardzo smaczną. To a propos tego, ile powinniśmy jeść białka, a ile jemy. WHO tutaj ogłosiło, że kobiety powinny jeść około 45 gram białka, mężczyźni 55. Polacy spożywają średnio 75 gram białka. Więc drodzy Państwo, naprawdę jemy dużo więcej niż nam jest potrzeba. Dużo więcej. A to jest niebezpieczne. Jeżeli białka jemy tak dużo, to z czego ona najczęściej jest? Z produktów mięsnych, z produktów zwierzęcych. I to jest dla nas chrześcijan ciekawa rzecz. Dlatego, że był moment, kiedy Pan Bóg na początku, gdy stworzył ziemię, powiedział, daję wam za pokarm wszystkie rośliny. A potem przyszedł potop i po potopie Pan Bóg mówi do Noego. Bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie. Wszystko to oddane jest w wasze ręce. Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm, tak jak zielone jarzyny daje wam wszystko. Do Noego Pan Bóg dopiero powiedział po potopie, że możecie jeść mięso, tak jak do tej pory jedliście zielone jarzyny. I teraz ludzie bardzo sobie biorą ten tekst i mówią, no to ja teraz mogę jeść mięso jak nic, mogę jeść już zdrowe. Ale zobaczcie Państwo, co Pan Bóg jednocześnie razem z tym powiedział. Bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi. Wiecie, co to oznacza? Masz ochotę na mięsko? Idź i go upoluj! On to ci będzie uciekać, nie upolujesz go tak łatwo. To nie jest jabłuszko, które rośnie na drzewie. Idziesz, zerwiesz, schamiesz sobie, jesteś szczęśliwy. Nie, ono będzie cały czas uciekać. Próbujcie Państwo podejść do sarny. Ja mieszkam w tzw. terenach zielonych, to tak ludzie z urzędu bardzo grzecznie o nas się wypowiadają, ci mniej grzecznie mówią, że z Wiochy. No ale ja jestem z terenów zielonych, dookoła mnie tam są lasy i mi się zdarzało czasami widzieć sarnę. Próbowałam do niej podejść, zrobić jej zdjęcie, to się nie dało, ona pryskała w ślady, jakby tylko wywąchała chociaż cień mojego zapachu. Jeżeli człowiek, Pan Bóg powiedział, jeżeli chcesz jeść mięso, idź i go upoluj, napracuj się, poganiaj po tych polach. Postaraj się, nie opychaj się tym mięsem, bo to dla ciebie jest niedobre. I Pan Bóg wiedział, że przyjdzie taki moment, kiedy człowiek będzie siedział i tak jak mu jabłko rośnie na drzewie, to w sklepie będzie leżało taki kawał porządny mięsa i człowiek sobie pójdzie bez żadnego wysiłku, weźmie i zje. Im większy, tym lepszy. Ale to jest zabójcze dla nas, dlatego Pan Bóg chciał, żebyśmy tego tak dużo nie jedli. Żebyśmy najpierw się napracowali, żebyśmy naprawdę się poruszali, bo wtedy mamy inny metabolizm, kiedy się ruszamy. A my robimy inaczej. A jak wygląda zależność rozwoju tych ognisk nowotworowych od ilości spożycia białka, żeby zobaczyć, że to naprawdę nie był tylko przypadkowy ten wykres ostatni, który Państwu pokazałam. Przy 4% udziale białka w diecie, jeśli chodzi o zapotrzebowanie kaloryczne, jest tam jakiś minimalny wzrost tych ognisk nowotworowych. Przy 6 podobny, przy 8 jest ciut większy, przy 10 to jest ta graniczna wartość. To jest tyle, ile my potrzebujemy dla organizmu. Jest też jakiś wzrost ognisk nowotworowych, ale zobaczcie Państwo, jak potem to rośnie. Jeżeli mamy 2 razy więcej białka, czyli tyle, ile my praktycznie spożywamy, tak tam było to 75 gram zamiast tam 45, przy 2-krotnym wzroście wzrost ognisk nowotworowych jest ile razy większy? 10? To jest ogromna ilość, to już jest naprawdę niebezpieczne. Mamy taki zalew chorób nowotworowych, u dzieci nawet, ale nasze dzieci naprawdę się fatalnie odżywiają, tak jak powiedział doktor Książyk. Jedzą dużo produktów zwierzęcych, dużo produktów mlecznych, jedzą bardzo mało warzyw. Ja oglądałam program
jak dzieci były małe, był taki serial w telewizji Wilko z Wyszoru. Była taka zabawna rodzinka, która sobie miała takie fajne sytuacje rodzinne. I między innymi mama chciała dbać o zdrowie rodziny. Tata był tradycyjny mężczyzną, czyli on chciał taką długą bagietkę z ogromną ilością bekonu na tym, sera i jeszcze chipsy do tego powkładał i zamknął drugą częścią tej białej bagietki. To było dobre. A żona chciała, żeby on sobie zjadł sałatę. Więc to było nie do pomyślenia dla tego pana, więc wkładał między ten bekon sałatę, a ponieważ żona nie widziała, wyciągał i wyrzucał. Ale jak były święta, to dla rodziny żona przygotowała warzywa. I wyglądało to tak, że rodzina siadała przy stole i co to jest? Groszek, o nie, a to co to jest? Ziemniaki, nie, gdzie jest jakieś mięso? To były dzieci. Ja się śmiałam, bo pomyślałam, że takie dziwne dzieci, gdzie to tak możliwe? Ja jadłam surówkiem, spróbowałam nie zjeść surówki, to mi mama dopiero zrobiła awanturę w domu, musiałam zjeść surówkę. A on mówi, co to za dziwne dzieci? To, co było 25 lat temu nie do pomyślenia, teraz jest normalną codziennością. I jakim cudem te dzieci mają się bronić? Jak ich organizm ma się bronić? Mało tego, że mają zalew przetworzonej żywności, która ma dużo tłuszczu, dużo cukru, nie ma wartości odżywczej, bo to wszystko jest z białej mąki, sam tłuszcz, cukier dodany, tam nie ma witamin, tam nie ma makroelementów. Jego organizm tych dzieci nie jest zbudowany, on rośnie, bo ma białko, więc one rosną, ale są blade na twarzy. Są słabe te dzieci, nie dają sobie rady z temperamentem, kiedy przychodzi wiek 12 lat, po prostu hormony w nich szaleją i te dzieci nie mają, ich układ nerwowy nie funkcjonuje w ten sposób, żeby dało się je nauczyć odpowiedniego zachowania. Nie dlatego, że one są złe, a dlatego, że są niedożywione pod względem jakościowym. No i potem są problemy związane z nowotworami. A wszystkie takie związki antynowotworowe, wzmacniające odporność, te, które dają siłę, te, które oczyszczają naczynia krwionośne, to są fitosubstancje, one są w roślinach. Im wrażliwsza roślina, tym jest więcej tych fitosubstancji. Na przykład resweratrol, który jest właśnie w winogronach. On, drodzy Państwo, zwróćcie uwagę, obniża częstotliwość występowania chorób naczyniowo-sercowych. Nie tylko, że zapobiega, ale on obniża. Jeżeli już mamy problemy, on leczy. Zwiększa elastyczność aorty, jeżeli nawet ona jest sztywna. Odblokowuje to działanie takie toksyczne naszej niewłaściwej diety. Zmniejsza apoptozę komórek śródbłonka, to znaczy chodzi o lepsze funkcjonowanie i nieuszkadzanie naczyń krwionośnych. Redukuje objawy starzenia. Poprawia się nasze zdrowie. Obniża poziom cholesterolu, działa silnie przeciwnowotworowo. To jest tylko w roślinach. Resweratrol tak w ogóle to jest nie tylko w winogronach, bo często się mówi tak, że pijmy wino, bo tam jest dużo resweratrolu. Widać, jest dużo resweratrolu w winie. I po prawej stronie Państwo widzą około 625 mikrogramów na 100 gram. To jest konkretny szczep badany, bo to oczywiście w zależności od szczepu jest inna ilość tego resweratrolu. Ale w tych samych winogronach, nie w winie, jest 1500. A co jest tańsze, winogrona czy wino? No. Prawda? Kilogram winogron nawet dzisiaj kosztuje około 10, no powiedzmy 15 zł. No litr wina dobrej jakości, żeby to nie było jakieś chemiczne takie przyrodki, tylko prawdziwe wino, żeby ten resweratrol był, to ile kosztuje, bo nie wiem, bo też nie piję. Też nie. Ale śmiem twierdzić, z uroku reklam i z otoczki reklam, że to jest drogi produkt. Bo im droższy produkt, tym jest ładniejsza reklama. Jakoś trzeba nadrabiać. W orzechach arachidowych jest również resweratrol. Jest w maśle orzechowym. W winie białym już na przykład jest mało, dlatego że to jest ten czerwony barwnik. W czerwonym barwniku jest resweratrol. Ale w soku żurawinowym również jest, więc w żurawinie. Te związki chemiczne, takie fitosubstancje chroniące, są praktycznie we wszystkich skórkach wszystkich owoców i w pestkach. Więc w zasadzie nie musimy jeść tylko winogron, absolutnie nie. Im bardziej różnorodne będziemy jeść, tym więcej tych fitosubstancji zjemy, tym lepiej będziemy chronieni z różnych stron przeciwko różnym chorobom. I to jest to właśnie, co Pan Bóg powiedział. Daję Wam wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi, wszelkie drzewo, które owoc ma w sobie nasienie, dla Was będą one pokarmem. A gdy człowiek zgrzeszył i potrzebował naprawdę ratunku, potrzebował naprawdę lekarstwa na choroby, które zaczną się szerzyć, Pan Bóg powiedział, będziesz się żywić zielem polnym. Jeżeli będzie miał problemy ze zdrowiem, to nie idź i nie ganiaj za tą sarną po polach, tylko będziesz się żywił zielem polnym. To było lekarstwo na choroby. Ale myśmy wynaleźli sztukę kulinarną i teraz podrasowujemy jedzenie najbardziej, jak się da, żeby było jak najbardziej smaczne, jak najbardziej podniecało nasze zmysły, żeby konsystencja była jak najłatwiejsza do skonsumowania, bo co ma większą wartość taką
kulinarną dla szefów kuchni. Jeżeli będzie galaretka z pestkami czy bez pestek? W XVIII czy w XVII wieku bardzo popularna była galaretka i drzemy z czarnej porzeczki na dworach w Polsce. I wiecie Państwo, jakie te galaretki, te drzemy jedli ci wszyscy wysoko urodzeni, bardzo majętni ludzie? Biedni służący musieli wyciągać wszystkie pestki z czarnych porzeczek, żeby z tego była dobra galaretka. Wyobraźcie sobie. Był tak specjalny przyrząd, taka jakby szpilka, to taka jak spinka do włosów, słupki są teraz. O, coś takiego bardzo cienkiego metalu. I te biedne służące musiały wyciągać każdą pestkę po kolei. To jest to, co ma wartość. To jest to, co jest cenne. Aksamitne, delikatne, przerobione odpowiednio. Musi być słodkie, musi się rozpływać. Nie to, co się gryzie. Nie te pestki, w których jest tyle tych fitosubstancji, nie te skórki. To musi być sam miąższ, czyli sama słodycz. Albo tłuszcz. Bo żeby krem w cieście był taki rozpływający się w ustach, co musi być tam w tym kremie? Dużo? Dlaczego pączusie w sklepie są takie rozpływające się w ustach? Dlaczego u mamy te pączusie nie smakują tak rozpływające się? Dlaczego te kremy ze sklepowych ciast są takie aksamitne? Bo tam jest masa tłuszczu. Tam jest ogromna ilość tłuszczu. I to tłuszcz powoduje, że jest ta konsystencja rozpływających się kremów, ciast, pączusiów. I tłuszcze są bardzo potrzebne. One uszczelniają błony komórkowe, one uelastyczniają naczynia krwionośne pod jednym warunkiem, że nie są to tłuszcze trans. A tłuszcze trans to są właśnie te wszystkie, które są dodawane do wszystkich tych cudownych, delikatesowych wyrobów. Wszelkiego rodzaju pączusie, wafelki, ciasteczka, te delicje wspaniałe, prawda? No, chrupki, dzieci jeszcze oczywiście lubią wszystkie prażynki. Tam wszędzie są tłuszcze trans. Wszystko, co jest poddane wysokiej temperaturze, każdy tłuszcz, który jest poddany wysokiej temperaturze, częściowo zmienia swoją strukturę na tłuszcze trans. To znaczy, że nawet dobry, roślinny tłuszcz, taki zdrowy, na przykład olej słonecznikowy, jeżeli poddamy go działaniu wysokiej temperatury, powstają tłuszcze trans. Czyli jeżeli upieczemy na przykład ciasto kruche, które, panie, które pieką ciasto kruche, ile się dodaje na szklankę mąki tłuszczu? Nie pieczecie ciast kruche? To dobrze, bo to są niedobre, bo tam jest bardzo dużo tłuszczu. Ciasto francuskie, z czego się składa? Głównie z tłuszczu. Tam się ładuje całymi kostkami masło. Za każdym razem, za każdym rozwałkowaniem wkłada się tłuszcz do środka, przykrywa się płatem tego ciasta już powstałego i wprasowuje się do środka tłuszcz. I one niestety powodują nadciśnienie skór, naczyń krwionośnych, zaburzenia immunologiczne, czyli tak de facto powstawanie chorób autoimmunologicznych, wszelkiego rodzaju gorzce, właśnie cukrzyca, nowotwory, alergie, których mamy całe masce, której mamy całe masę dzisiaj. Tłuszcze potrzebujemy jeżeli Państwo na pewno słyszeliście o kwersetach omega-3, już wiem, że słyszeliście, bo mówiliście o siemieniu lnianym, o słoneczniku, ale w stosunku do innych kwasów tłuszczowych powinny być 1 do 4 czy do 5. Z literatury, którą przeczytałam, wynika, że w naszych warunkach taka przeciętna dieta ten stosunek ma nie 1 do 4 do 5, ale 1 około do 40 lub 40 kilku. Tak mało jemy kwasów omega-3, a tak dużo kwasów omega-6, dlatego że omega-3 są w siemieniu lnianym, w słoneczniku w bardzo małej ilości, w orzechach włoskich, w nasionach chia, w wodorostach one bywają, ale też w małych ilościach, w rybach są kwasy omega-3, a ryb my nie jemy dużo. Natomiast omega-6 to cała reszta tłuszczu, oliwa z oliwek, a w rzepakowym jeszcze jest trochę omega-3. W rzepakowym jest dużo omega-6, we wszystkich orzechach, we wszystkich ziarnach, dynia, słonecznik, sezam, tam wszędzie jest omega-6. Czyli to jest kwas, akurat metabolizm kwasu omega-6 linolowego w naszym organizmie. I w pewnym momencie ten kwas omega-6 linolowy zamienia się w tym ciągu metabolicznym w kwas arachidonowy. A to jest kwas tłuszczowy, który ma działanie bardzo silnie prozapalne. On jest w dużych ilościach w drobiu. Ma specyficzne działanie, ptaki generalnie w swoim mięsie mają ten kwas omega-6, ponieważ one potrzebują akurat właśnie tych działań potrzebują. One potrzebują skurczu naczyń krwionośnych, one potrzebują mieć mało krwi, żeby być lekkie, żeby móc latać, potrzebują mieć duże ciśnienie, nie mogą mieć tak jak my tego rozluźnionych naczyń krwionośnych, żeby tam dużo krwi było, one są znacznie suchsze, inaczej by nie mogły latać. Ale ten kwas działa prozapalnie. Tu jest takie zestawienie
gdzie możemy te kwasy omega-3 znaleźć, że to są, tu u góry to są, o, na dole idealny stosunek to są orzechy włoskie i gdzie jest bardzo dużo kwasów omega-3, to jest siemię lniane. Nasze zapotrzebowanie dzienne to jest 3% ogólnej energii na kwasy te nienasycone i to jest jedna łyżka tylko. Teraz już tak bardzo, bardzo konkretne przykłady, jak można odwracać, odblokowywać zdrowie na konkretnych przypadkach, w konkretnych sytuacjach. Jest to komórka mięśniowa, powiedzmy, w naszym organizmie. My jeżeli jemy, to wiemy, że takim materiałem energetycznym dla nas to jest glukoza, prawda? To wszystkich, dla wszystkich komórek. Dla mózgu jest tylko glukoza, komórki mogą, jeszcze resztę naszego ciała mogą wykorzystywać również tego białka i tłuszcze, ale niechętnie, w pierwszej kolejności glukozę wykorzystują, ale żeby glukoza mogła się dostać do komórki i tam być spalona, potrzebuje oczywiście insuliny. To są takie jakby kluczyki do zamków. Insulina krążąc w naszym krwiobiegu dociera do komórki. Komórka ma specjalne receptory insulinowe. Insulina daje znać i w środku, wewnątrz komórki, dostępuje taka transmisja takich specjalnych sygnalizatorów i one jakby otwierają drzwi dla glukozy. Jeżeli jest mało insuliny, wtedy nie otwierają te drzwi i cukier nie dostaje się do wewnątrz komórki. Jest to cukrzyca pierwszego typu. Jeżeli natomiast insuliny mamy dużo, ale z jakiegoś powodu ta insulina nie działa, mamy tak zwaną insulinooporność, czyli cukrzycę typu drugiego. I nasze mitochondria biedne w środku nie dostają paliwa. Mamy tego cukru dosyć, mamy insuliny dosyć, ale paliwo się do mitochondrów nie dostaje. I to jest taka sytuacja patowa, kiedy mój tata zachorował na cukrzycę. To w zasadzie różnica między cukrzycą pierwszego typu i drugiego typu była tylko taka, że pierwszego typu to jest insulinozależna i trzeba brać insulinę, ponieważ tej insuliny nie ma, a cukrzyca drugiego typu to jest insulinoniezależna i jak człowiekowi się uda, to nie będzie musiał brać insuliny przez jakiś czas, bo potem i tak musi brać insulinę, więc de facto po jakimś czasie trwania to wszystko jedno, czy pierwszego typu, czy drugiego typu i w jednej i w drugiej trzeba brać insulinę i w jednej i w drugiej trzeba mieć dietę i w jednej i w drugiej trzeba się jakoś tam ruszać. Generalnie będzie tak do końca życia i taki był wyrok w przypadku cukrzycy drugiego typu. Ale dzisiaj doktor Neil Barnard, to nie tak dzisiaj, bo to jest 2003 rok, kiedy te badania opublikował, na swoich pacjentach 99 osób poddał diecie tak zwanej czysto roślinnej, ale specyficznej czysto roślinnej, bo nie tylko chodzi o to, żeby to jeść rośliny. On swoim pacjentom zaordynował po pierwsze tylko roślinki, po drugie wyeliminował dodawany olej, czyli nie, do wszystkich potraw nie był dodawany olej, nie było potraw smażonych. Nie były to żadne produkty przetworzone. Czyli to miały być produkty takie naturalne, czyli mąka razowa, a nie biała. Żaden biały cukier, jeżeli już coś do słodzenia, to niech to będą owoce, daktyle, niech to będą rodzynki, niech to będą jakieś inne rodzaje słodkie owoce, jabłko zmiksowane w ramach takiego musu. Nie używali takiego zwykłego białego cukru, ewentualnie trochę takiego melasy albo tego cukru nierafinowanego. I te osoby nie miały ograniczeń kalorycznych. Ciekawe, osoby z cukrzycą nie miały ograniczeń kalorycznych, nie musiały sobie ważyć i mierzyć jedzenia, które jadły. Pod warunkiem, że wyrzuciły wszystkie tłuszcze i była to dieta roślinna i z produktów nieprzetworzonych. Diabetolog generalnie w tym momencie rwie włosy z głowy i wychodzi łysy. Natomiast dr Barnard ma fryzurę dobrą i swoich pacjentów monitorował przez ten okres czasu, mogli jeść tyle, ile chcieli, na każdy posiłek, pod warunkiem, że zachowali tę dietę bez dodawanego oleju, z produktów roślinnych nieprzetworzonych. Po roku wszystkich osób obniżyła się waga do normy, nie wychudły, ale do normy. U wszystkim obniżyło się ciśnienie do normy. Większość z nich odstawiła w ogóle wszystkie leki przeciwcukrzycowe i leki na nadciśnienie i na podwyższony cholesterol. I to było badanie zupełnie przełomowe, ponieważ do tej pory było uważane, że cukrzyca drugiego typu jest nieuleczalna. Ale można ją uleczyć. U tych ludzi organizm
zaczął funkcjonować inaczej, dlatego że zniknęła insulinooporność. Nie dlatego, że nam na siłowni pakowali całymi godzinami, bo to często się mówi, że to tylko w wyniku ruchu można ewentualnie troszkę uregulować cukrzycę. Nie. On swoim pacjentom powiedział, drodzy Państwo, jecie, ale nie róbcie dodatkowych żadnych ćwiczeń, żadnej dodatkowej aktywności fizycznej, żeby sprawdzić tylko i wyłącznie wpływ diety. I te efekty, które uzyskał, wynikały tylko i wyłącznie z diety. Dlaczego tak się stało? Dlaczego schudły pomimo tego, że jadły bez ograniczeń kalorycznych? Dlatego, że w tłuszczu kalorii jest dwa razy więcej, ponad dwa razy więcej niż w węglowodanach. Czyli ta sama ilość kalorii, która jest z tłuszczu, daje ilościowo znacznie mniejszą ilość posiłku, aniżeli ta sama ilość kalorii z węglowodanów albo z białek. To jest na tyle istotne, na tyle ciekawe, że to były pierwsze badania, które miały wpływ na światowe zalecenia zdrowotne rządu Stanów Zjednoczonych, znaczy światowe, powiedzmy, w skali światowej. Po raz pierwszy rząd Stanów Zjednoczonych uwzględnił te badania, to jest po lewej stronie, jest to talerz mocy, powiedzmy, tak, podany przez doktora Barnarda, że nasze talerze powinny się składać w 1/4 z owoców, w 1/4 z warzyw, 1/4 ze strączków i 1/4 z zbóż. Jak widzicie Państwo, nie ma tam orzechów specjalnych takiej grupy. On zalecał garść orzechów dziennie, nie więcej. I w związku z tym rząd Stanów Zjednoczonych też ogłosił, że najzdrowszą dietą, to jest z zeszłego roku ta informacja, oficjalnie ogłosiła, że najzdrowszą dietą jest nie dieta śródziemnomorska, ale dieta wegetariańska. Po raz pierwszy to w historii świata się zdarzyło. Ze względu właśnie na badania doktora Barnarda, to jest lekarz z dosyć dużym autorytetem na świecie. Oczywiście wynika to z dużej ilości błonnika również, który też ma właściwości te odblokowujące zdrowie, czyli poprawia złe wyniki, likwiduje rzeczy, które są dla nas niewłaściwe, oczyszcza nasz przewód pokarmowy, co jest bardzo ważne, ponieważ często mamy ośluzowany i jemy zdrowe rzeczy, ale się nie wchłaniają. I to jest sytuacja bardzo częsta u osób, które właśnie próbują dietą poprawić swoje stan zdrowia. Próbują dietą poprawić stan zdrowia na przykład włosów i paznokci. I jedzą rzeczy zawierające krzemionkę na przykład, witaminy z grupy B. I to niewiele daje. Więc sięgają po suplementy, skondensowana witamina B, skondensowana ilość krzemionki, żeby ładnie wyglądać. I to dopiero jakiś tam skutek przynosi. Dlaczego? Dlatego, że mamy ośluzowane, zniszczone jelita. One nie wchłaniają. Wchłaniają jakiś tylko procent mały tego, co jemy. Żeby to żywienie mogło rzeczywiście być wchłaniane w całej ilości, z całym swoim bogactwem, obfitością tych wszystkich chroniących i leczących składników, potrzebne są czyste jelita. Potrzebujemy dużo błonnika, żeby to było przeczyszczane. No tutaj jest ci, którzy byli na jakimkolwiek moim wykładzie, to na pewno zdjęcie zdają, tak, uśmiechają się. Powiem Państwu, ponieważ to jest też rzecz bardzo ciekawa. Osoby tam w tle to są osoby, które były tak testowane na to, co jedzą, jakie mają problemy zdrowotne. Pani w tym takim oliwkowym sweterku, takim króciutkim białej bluzce, to jest pani dietetyk, która sprawdzała, jak wygląda ich codzienna dieta, zalecenia im podawała, a tam obok niej stoi Jamie Oliver, czyli ten jest taki najbardziej znany angielski kucharz, który promuje domowe, świeże jedzenie. Może nie jest to najzdrowsze jedzenie, tak, najwyższej półki, ale na pewno jest domowe i świeże, co w Anglii jest rewolucją na wysoką skalę. Na wszystkie są tylko półprodukty i produkty już przygotowane do jedzenia w sklepach. Tutaj pan jest taki pan, który ładnie z brzuszkiem jest. To jest pan wegetarianin. On się z tego chlubi, że właśnie je tylko roślinki, w związku z tym jest zdrowo, na pewno jest z nim wszystko w porządku, no troszkę tej ciałka tutaj ma. Poddane badaniom okazało się, że wcale tak nie wygląda dobrze jego zdrowie. Owszem, tkanki tłuszczowej nie miał dużo, bo dosyć umięśniony jest, natomiast to zdrowie nie było takie piękne, jak mu się wydawało, dlatego że on jadł rośliny, owszem, ale jadł te przetworzone produkty. Jadł dużo nabiału, gdzie nie ma wcale błonnika, jadł z białej mąki produkty, gdzie nie ma błonnika, jadł dużo cukru, jadł dużo tłuszczu, gdzie nie ma błonnika. I ten czas, pan został poproszony, żeby zbierał swoje odchody z tygodnia, chyba z tygodnia czy z kilku dni, już teraz nie pamiętam, i na podstawie tego, ile przyniósł do badania, na platformie zgromadzono tyle kompostu, żeby zobrazować, ile on z siebie wydala w ciągu roku. Na drugiej platformie zgromadzono ilość kompostu obrazująca ilość wydalanych resztek z organizmu takiego roślinnożernego
typowego człowieka z Ugandy, Ugandyjczyka. Jak Państwo myślicie, która platforma pokazuje Ugandyjczyka, a która tego wegetarianina? Ta duża Ugandyjczyka, a to małe to jest tego wegetarianina. Ugandyjczyk nie jadł trawy, żeby mieć więcej błonnika, nie jadł słoma, nie ugryzał drewna, żeby celulozę mieć. On jadł normalnie. On był zdrowy. Zobaczcie Państwo, jaka jest różnica. Dieta roślinna w diecie roślinnej nie jest równa. Nie chodzi o to, żeby zrezygnować z mięsa, z nabiału, wtedy będę zdrowy. Nie, nie, nie. Chcesz zjeść sobie czasem kawałek mięsa, wypij sobie szklankę mleka, zjedz kawałek sera, ale niech cała reszta Twoja będzie nieprzetworzona. Niech to będzie ciemne pieczywo, z ciemnej mąki zrobione, nawet ciasta. Niech tam nie będzie białego cukru, schudź sobie właśnie owocami suszonymi. I wtedy będziesz miał tego błonnika dostatnie, wtedy będą te fitosubstancje i będziesz bardziej... Zdrowie przypomina Ugandyjczyka. Osoby, które w ten sposób zaczynają się żywić, właśnie tymi przetworzonymi produktami, zupełnie często nieświadomie, stosują się do słów też z Pisma Świętego. Pan Bóg powiedział, że deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, póki nie nasyci ziemi, czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością, daje się w ziarno, a jedzącym chleb. I to jest bardzo piękny obraz, który pokazuje, że Pan Bóg dał człowiekowi roślinność, daje człowiekowi ziarno, żeby sobie z ziarna upiekł chleb. Czyli żeby z ziarna upiekł chleb i go zjadł, a nie żeby z ziarna upiekł chleb dla siebie z białej mąki, a otrębami nakarmił świnki. Prawda? A my tak robimy. I my ponosimy taką konsekwencję. I Pan Bóg potem musi nas na wyzwę do trzeciego, czwartego pokolenia wysyłać takiego doktora Barnarda i uczyć nas, że to nie tak. Ja nie po to Wam dałem ziarno, żebyś tym najcenniejszą częścią karmił świnkę. To jest dla Ciebie. Świnka pójść sobie wolno, no sobie pobiega, sama sobie znajdzie jedzenie. W Katowicach tam znajdują sobie jedzenie, po ogródkach ludzi, którzy są na Brynowie mieszkają, bo tam te dzikie świnki przychodzą i rujnują im ogródki. Nie są z tego powodu szczęśliwi i raczej nie będą im oddawali swojego chleba. Ale to działa nie tylko na cukrzycę, nie tylko na nowotwory, to działa również na miażdżycę. Doktor Ezelstein, Caldwell Ezelstein, starszy senior, też bardzo utytułowany lekarz, prowadził badania nad osobami chorymi na miażdżycę po wielu incydentach kardiologicznych. Zalecił im dietę na ówczesne czasy, no to było też 20 parę lat temu, zupełnie rewolucyjną, tego jego koledzy zupełnie nie rozumieli. Zalecał unikanie czerwonego mięsa, ryb, drobiu, nabiału, czyli tych produktów zwierzęcych. Również to samo, co w przypadku doktora Barnarda. Bez tłuszczu dodanych, czyli bez oleju. Bez, nie wiem, gdzie jeszcze jest olej? Majonez, gdzie jeszcze są oleje? Żadne sosy ze sklepu, gdzie olej jest w środku. Gdzie jeszcze oleje Państwo mogą spotkać? Dodawane tak ekstra luzem. Cukiernicze wszystkie wyroby, wszystkie kremy, wszystkie karpatki, ptysie, eklerki, wszystkie wuzetki, serniki wszystkie, ponieważ oprócz sera tam jest również dodawany olej, prawda? Dodaje się do sernika olej, dodaje się. A oliwa? Dokładnie to samo, to jest tłuszcz dodany. To jest nadal tłuszcz dodany. Oczywiście zalecał stosowanie nadal te leki obniżające cholesterol, ale bardzo intensywnie monitorował, jak one działały. I co dwa tygodnie spotykał się ze swoimi pacjentami i sprawdzał stan ich zdrowia, rozmawiał z nimi, jak im idzie stosowanie tej diety, a kilka razy w roku, i to jest piękne, organizował spotkanie towarzyskie, żeby z tymi ludźmi spędzić czas, żeby z nimi porozmawiać, jak wyglądał ich czas stosowania tej diety. I gdy oglądałam rozmowę z doktorem Ezelsteinem, on powiedział ciekawą rzecz. Wszystkie jego badania nie miałyby żadnego znaczenia, to byłoby do wyrzucenia do kosza, gdyby nie jego żona. No wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że jego żona opracowywała przepisy dla tych ludzi, uczyła tych ludzi gotować, przygotowywać posiłki w domu. I na każdym takim spotkaniu jego żona przygotowała kolację dla tych osób zgodnie właśnie z zaleceniami, czyli bez tłuszczów dodanych, z naturalnych produktów nieprzetworzonych i bez udziału produktów zwierzęcych, tylko z roślinnych. Ona robiła im taką małą ucztę. Taką małą, w Pismie Świętym to jest nazywane agapę, taka uczta, gdzie się spotyka razem i o tym rozmawia, zdrową. I oni uczyli się tak gotować, wprowadzili to w swoje życie. Jakie były skutki? Średni poziom cholesterolu spadł z 250 na 136. Norma? Jaka jest norma na cholesterol?
Do 200 w Polsce już. Tak niedawno było 180, teraz już do 200. W Stanach Zjednoczonych mają 220, bo tam poniżej 220 to rzadko kto ma. Do tego stopnia doszło w tej chwili to wyjście naprzeciw pacjentowi, że już się twierdzi, że poniżej 130 to już jest chorobliwie niski poziom cholesterolu. Ale najzdrowsi ludzie mają poniżej setki cholesterolu, 90 parę, 100. Pacjenci, którzy mieli zaawansowaną miażdżycę doktora Zelstina, to nie byli zdrowi sportowcy, to byli z zaawansowaną miażdżycą. Wyraźne obniżenie frakcji LDL. Jeden przypadek dławicy piersiowej u pacjenta, który, jak to doktor Zelstin nazwał, była taka zgubiona owieczka. Gdzieś się zaplątał, ale wrócił do stada, wrócił, po dławicy piersiowej wrócił i z powrotem zaczął zdrowo odżywiać i już było wszystko w porządku. U 70% pacjentów zostało w ogóle udrożnione, zablokowanej tętnicy. Czyli tam, gdzie nie było w ogóle przepływu krwi, one z powrotem zaczęły pracować. I na zdjęciu jest pokazany taki fragment tętnicy u młodego 44-letniego lekarza, gdzie ta po lewej stronie jest ta tętnica zatkana, po prawej idealnie, pięknie wypełniona krwią już. To się nazywa odblokowana zdrowie. Ten lekarz, chociaż jego koledzy zarzucali mu, że nikt nie będzie chciał się stosować do takiej diety, mimo wszystko się nie poddał i spędzał z każdym swoim pacjentem na pierwszej wizycie 2-3 godziny, żeby mu wyjaśnić, dlaczego ma zmienić dietę, na jaką, jak tą dietę stosować. 2-3 godziny wizyta u lekarza. Ile czasu zajmuje wam wizyta u lekarza, kiedy macie problem ze zdrowiem? 10 minut, podstawowo to wygląda. Lekarz ma przeznaczone 10 minut i za więcej mu nie płacą. On musi mieć przerób. Nie ma opcji, że 2 godziny. Tamten lekarz tyle czasu poświęcał swoim pacjentom, dlatego miał efekty. A dzisiaj lekarz, nawet gdyby chciał państwu przekazać taką wiedzę, to on nie może. Nie ma kiedy. Musielibyście się poza godzinami spotkać prywatnie. Doktor Ezelstein ma syna. Tutaj ten po lewej stronie z bananami, taki szczęśliwy, to jest strażak. Rip Ezelstein, on również prowadzi takie spotkania, prelekcje zdrowotnościowe, mówi o swoich doświadczeniach, stosuje dokładnie taką samą dietę, jaką jego tata i jaką pacjenci tacy stosują. Czyli człowiek, który nie jest chory, stosuje dietę roślinną, bez dodawanych tłuszczu, z nieprzetworzonych produktów i jest strażakiem, czyli człowiekiem, który jest narażony na bardzo duże obciążenia i fizyczne, i emocjonalne, i psychiczne. To jest naprawdę odpowiedzialne, żeby być strażakiem. To nie jest krawcowa, która może sobie w każdej chwili odejść od swojego miejsca pracy i stwierdzić, boli mnie głowa, muszę sobie odpocząć. A jak krzywo ściegła, no to sobie rozpruję i spróbuję jeszcze raz, prawda? Nie, od tego człowieka, od jego sprawności zależy życie innych ludzi. Zależy życie jego kolegów. Jego drużyna przejęła od niego styl życia, ponieważ zobaczyli efekty. I to jest drużyna, która wygrywa konkursy dla drużyn strażackich w Stanach Zjednoczonych. A odżywia się właśnie w ten sposób. To jest ich dieta. Zieleniny bardzo dużo, pełne ziarna, warzywa, owoce. Taka dieta działa również na umysł człowieka. I to jest taka ostatnia rzecz, o której chciałam państwu powiedzieć. To są badania wykonane na różnych osobach. U góry na studentach, tutaj potem niżej na dzieciach w wieku szkolnym, na dzieciach upośledzonych umysłowo nawet, na dzieciach z trudnościami w nauce i autystycznych, więc już z zaburzeniami niemalże nie do nadrobienia w umyśle. U osób dorosłych, zupełnie dobrze funkcjonujących, te wszystkie prostokąciki pokazują, na ile wzrósł iloraz inteligencji, IQ, u tych wszystkich osób, jeżeli im wprowadzono do diety właśnie takie rzeczy nieprzetworzone, a wyeliminowano węglowodany proste. Czyli to, o czym cały czas mówię, biała mąka, biały cukier. Tam się opadli tylko na białej mące, białym cukru. Wprowadzili wszystkie produkty pełnowartościowe. Skutek był taki, że wszystkie te osoby miały lepszy dopływ witamin, makro, mikroelementów. I zwróćcie państwo uwagę, że u studentów to IQ wzrosło, no tam może niewiele, przy tu jak wysokim poziomie witaminy C, wprowadzili im większą dawkę witaminy C w diecie. Tam później chodziło o obniżenie spożycia ołowiu w produktach. Dzieci w wieku szkolnym również z tego powodu wzrósł u nich ilość inteligencji. Ale ciekawe są te dzieci upośledzone umysłowo. Jeżeli miały dietę bogatą w składniki odżywcze przez 8 miesięcy, ich IQ wzrosło o ponad 25%. U dzieci upośledzonych umysłowo. To jest często dla tych dzieci żyć samodzielnie albo nie żyć samodzielnie. A u osób dorosłych ta różnica była również na poziomie ponad 25%. To jest bardzo dużo. Taki średnio inteligentny człowiek ma IQ około setki. 135 i więcej to już jest super inteligentny, to już jest geniusz.
o 25, 100, można mieć 125 zamiast 100. Jeżeli będzie się miało dietę bogatą w te wartościowe składniki odżywcze, czyli bez węglowodanów prostych, bez cukru, bez białej mąki, a z dużą ilością warzyw i owoców, pełne ziarna. Można mieć taki wzrost inteligencji, jako umiejętność radzenia sobie w życiu, w czasach, które są naprawdę niełatwe dzisiaj. A dla młodzieży one są tym bardziej trudne. Coraz więcej zagrożeń, coraz gorzej się rozeznać tym, co jest dobre, co jest złe, co jest sensowne, co nie. Pułapek jest coraz więcej. Drodzy Państwo, cukier nie jest do codziennego jedzenia. Biała mąka nie jest do codziennego jedzenia. W Piśmie Świętym jest historia młodego żołnierza izraelskiego, wojownika, który był bardzo zmęczony po całodniowej walce. Był już wycieńczony. Potrzebował jakiegoś zastrzyku energii. I on jest napisane, że no tam król nie pozwalał zjadać. Pomimo tego, że całe wojsko było bardzo zmęczone, król zobowiązał i przysięgał, że niczego nie tkną w ogóle. Ale jeden z nich nie wiedział o tej przysiędze króla. I jest napisane, że skierował koniec laski, którą trzymał w swoje ręce, umoczył w plastrze miodu, które spotkał i zwrócił rękę do ust. Czyli de facto po całym dniu walki wycieńczony człowiek sięga po odrobinę miodu. No ileż mu na tej lasce wziąć tego miodu? No może była, no powiedzmy, że była łyżka, jak ta laska była taka, no powiedzmy, że trzy łyżki tego miodu, tak? Zjadł, jest napisane, że oczy jego nadrały blasku. Miód, cukier jest po to. Syrop daktylowy, fruktozowy, agawa, takie rzeczy są po to. Jak my jesteśmy zupełnie padnięci, nie mamy nic innego do jedzenia i nie mamy siły na nic, skosztować i zjeść awaryjnie. Co to jest? Jest to potrzebne, ale nie po to, żeby jeść na co dzień. Bo w tej awaryjnej sytuacji, wiecie Państwo, jeżeli ciało w trybie awaryjnym funkcjonuje długo, no to on za długo nie pofunkcjonuje, prawda? Po prostu padnie. Także ja Państwa może zostawiam z tym pięknym slajdem, żeby życzyć Państwu, żebyście takie rzeczy jadali na co dzień, żebyście doświadczali takiego odblokowania zdrowia, a jeżeli zechcą Państwo skorzystać z innych spotkań, to będziemy sobie już bardziej szczegółowo mówić. Będzie o endorfinach następnym razem, potem już konkretnie o nowotworach, konkretnych rodzajach, konkretnych potrawach. Potem będzie o wpływie aktywności fizycznej na zdrowie, która również jest nie bez znaczenia, a raczej może wiele uratować, o odporności, o ziołach i o odżywianiu naszego mózgu.